Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam obudowę Otterbox Symmetry Series dla iPhone'a 5 i iPhone'a 5S. Analogicznie taką samą obudowę można nabyć sobie dla iPhone'a 6 czy dla iPhone'a 6 Plus, co pokażę Wam później na stronie internetowej producenta. Budowa Otterbox Symmetry Series jest wykonana naprawdę bardzo dobrze. Z lewej strony macie tutaj zabudowane obydwa przyciski do ściszania oraz podgłaśniania głośności na iPhone'ie. Tutaj wycięcie na przycisk wyciszania telefonu. Na dole znajdują się oczywiście wyjście słuchawkowe, wyjście do ładowania oraz wycięcie na głośniki. Sama obudowa wykonana jest w środku z takiej gumy, która na zewnątrz jest jeszcze utwardzona i ten pokrowiec naprawdę nie sprawdza się wyśmienicie, jeżeli chodzi o ochronę samego telefonu. Zaraz zobaczycie, jak wygląda ta obudowa razem z telefonem. Natomiast już teraz mogę Wam zdecydowanie polecić Otterboxa. Jest to akurat nie najcieńsza wersja Otterboxa, jeśli chodzi o tego producenta. Jest to wersja właśnie Symmetry Series. Ona jest dostępna w różnych kolorach i teraz pokażę Wam, jak wygląda w niej telefon. Teraz widzicie tutaj właśnie iPhone'a w obudowie Otterbox. Jak widzicie, wszystko pasuje naprawdę bardzo dobrze. Sam telefon chroniony jest w tym pokrowcu idealnie i na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych pokrowców, jakie do tej pory miałem i pasuje on naprawdę bardzo fajnie do telefonu. Chroni on przed wszelkimi upadkami i wstrząsami. Tutaj ta krawędź tej obudowy wystaje poza ekran, dzięki czemu jeżeli on spadnie nam po prostu przodem do podłoża, to ten ekran nie będzie miał większą szansę przeżycia. Sam telefon trzyma się naprawdę wygodnie w tej obudowie i ja osobiście jestem z niej bardzo zadowolony. Możecie ją nabyć w granicach od 119 do 159 zł, to tak naprawdę zależy od tego, w jakim sklepie znajdziecie sobie obudowę Otterboxa. I tak jak mówię, ja jestem z niej naprawdę bardzo zadowolony i serdecznie mogę Wam polecić firmę Otterbox, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju obudowy. Te case'y są wykonane naprawdę z bardzo dobrej jakości materiałów i chronią nasze telefony. Przy okazji, moim zdaniem, nie szpecąc również samego ich wyglądu. Zapraszam Was do kolejnych filmów wideo i do usłyszenia.